zgłoszenie do walki takiego gościa to jest zrobienie sobie publicznie jaj. Wiesz, no, to co się upomina? On ma wiele dronów, kurwa. Generalnie jest za dużo na po hardkorowych dronów. Musiał popierdolić. To co mówię, to jest wykorzystywanie osób trzecich. No jak widać, to kurwa nie był dobry pomysł, no bo teraz jest afera w Gorzowie. I tam przywitamy cię chlebem i solą. Podwójne dno. Prowadzą Sajko i Wielki Bu. Zapraszamy. To witam w trzecim... Jeszcze raz, a to... Który to odcinek będzie? Nie wiem. Czwarty. Czwarty, za jeżeli Leroya znowu przesuniemy na dalszy plan. Mogę ci kartę pożyczyć do Redisona, co pójdziesz. Wiesz, że już tak działamy. Na żywo jest Paweł, na żywo. Na żywo, Paweł. Zaskoczyliście mnie. A więc... Dobrze, że nic przepałowego nie gadałem. Dzisiaj z nami Paweł Jakow. Marko. Bez takich grubasie, bez takich. Siemano, witam serdecznie. To ja od razu chciałem zapytać, jesteś osobą zdaną. W ogóle jak wpisujesz w Wikipedię Paweł Jóźwiak, to jest tylko etymologia nazwiska Jóźwiak, nic o tobie nie ma. Nie, byłem w Wikipedii, tylko ktoś usunął wpis o mnie. Ostatnio zdobyłeś sławetny tytuł największej p***y w Polsce. No, ale bo... Nie zaczął z miękkiej gry, nie? Absolutnie się z tym nie zgadzam. Że przegrałem z największą p***ą w Polsce, to nie znaczy, że... A to nie jest tak właśnie, że jak kto przegra z najsłabszym, to jest najsłabszy? Wiesz co, ja przegrałem w jakiejś tam formule, po prostu przegrałem w formule MMA i tyle. A czy kupon mi zepsułeś, szczerze? Na kuponie moim, nie? Ja sobie też popsułem kupon, wiesz. Nie możesz swojej obstawiać. Ale oni są z Prime, bo tam różne rzeczy na kuponach się dzieją. Tak naprawdę jesteś pierwszą osobą, która z nim przegrała tak pełnoprawnie, no bo tak. Najman to przegrał wiadomo jak, Magikala młodego kopnął w głowę, a ciebie no, jesteś pierwszy człowiekiem, który go zdominował. No wiesz co, no zdominował mnie tylko tymi obaleniami, bo tak naprawdę to oprócz tego, że mnie obalił i przeleżał na mnie, to nic mi nie zrobił. No, ja zawalczyłem jak p***a i czyli jednak ten tytuł masz? Nie, tytułu nie mam, po prostu mówię szczerze, nie mówiłem Paweł. Liczyłem, że zaczniemy delikatnie, chciałem cię o fans spytać, ale ci gruby wepchnął w kolejkę. Prawda jest taka, zawalczyłem jak p***a, nie zagrała mi głowa. On zrobił postępy zapaśnicze, dobrze obala, dobrze kontroluje, ma dobrych trenerów, no ale ja powiem go, kurde, przy różnicy takiej gabarytu i masy. Ja myślę, że tam była jednego dobrego ciosu. Wjechać w niego, go trzasnąć i tyle, i byłoby pozamiatane. No, przecież jakby dostał dwie bomby, to już by mu się odechciało walczyć, nawet jakby to ustał. No, po prostu. A ty masz chodzić w grę? Tak, jak najbardziej. No. Czyli dasz mu jeszcze zarobić? Wiesz, przede wszystkim to muszę sam przed sobą. Muszę sam przed sobą się odkupić, bo jestem sam na siebie. Nie, no słuchaj, no, ja zaproponowałem, żebyśmy się założyli, ale ponieważ wiedziałem, że 100 koła w jednej całości, to on w życiu na oczy nie widział, to powiedziałem szczerze, że jeśli mamy się założyć, no to podpisujemy aneks do umów, że jeśli ja przegram z mojej garzy, idzie 100 koła do niego, a jeśli ja wygram, to z jego garzy idzie do mnie. No dlatego ja się nie poczułem do tego zakładu, bo nie było kontynuacji tematu, nic nie podpisaliśmy, a co jak ja bym wygrał teraz, to skąd bym miał 100 koła, żeby mi oddać? No, dlatego się tego nie poczułam i nikt mi nie mówi. Ja postawiłem jasne warunki zakładu, które nie zostały na konferencji skończone. To powiedziałeś, że ma być aneks, tak? Tak. Ja mam lepszy pomysł. Podpisujemy aneksy do umowy. 100 tysięcy z mojej garzy, 100 tysięcy z twojej. Idzie do wygranego. Wchodzisz w to? Wpisujemy umowy, że federacja z garzy wypłaca stówę wygranemu. Się... Wiesz, to się upominasz, cios. A powiem, widzieliście, że cios wstawił, że zniszczył Mercedesa, szkoda całkowita? Tak, widziałem u ciebie na relacji. Tak, no to chodzi o to, że on nigdy nie kupił sobie Mercedesa, tylko zawsze miał, nawet złoto miał wypożyczone, biżuterię sobie wypożyczał i ten Mercedes też nie był jego. Nawet gadałem z tobą przez telefon, sami mówiłeś, no to wspólnika auto. Wstawił zdjęcie do niby szkody, tam trochę bok przerysowany, to nie szkoda całkowita. Przestań kłamać, bo Paweł ci więcej walki nie da. No bo nie można promować takich oszustów, no Paweł. Nie, no wiadomo, Wiesz, no teraz akurat to mi zależy, no bo kurwa, ja się czuję kurwa z tym, że z nim przegrałem. Wiesz, jak daliście się zrobić ciosowi? No. Wiesz, jak on dostał walkę u was? No. On dostał walkę u was, jak miał 80 tysięcy followersów, ale oni mieli bucik z menadżerem ówczesnym, jakiś tam Ciucholand. No. I tam były kupione follow 80, ale oni nazwy zmienili. Nie, no dostawał walki nie dlatego, że miał 80 tysięcy followersów. Tylko, że tanio brał. Nie, tylko dlatego, że się ze mną kumplował i ja te walki mu dawałem po koleżeńsku. Do tego przejdźmy zaraz. W ogóle może pierwszą zdrać jeszcze kulisy padnięcia ze stołka w Fenie, bo chyba nikt nie zna kulis, żadnego stołka nie zbadał. Było tylko oświadczenie i to nie z basenu, więc nie wiem, czy na pewno się liczy. Tak. Nie, jak nie z basenu, to się nie liczy. Więc nie wiem, czy ty jesteś prezesem, nie jesteś. U takiego A jaką mam ksywę teraz? Ale jaką, nie wiem, właśnie. No jaką mam ksywę? Mam ksywę prezesa. Ale czego, nie? Bo ale... wiesz...
Bo poczekaj, wiesz... Ja jestem prezesem Wiesz, na prezesy to się mówi jeszcze, wiesz, na co się mówi, na prezesy, nie? No nie wiem, czy to jest chwalebna ksywka, nie? Na co? No jak na co? Jak pójdziesz do kiosku i powiesz prezesy, to co dostaniesz? Nie, to sadzę. Ale Paweł jest prawie, bo jak na 50 lat, no to no jest. Bo jestem najmłodszym 50-latkiem w tym kraju, no. No dobra, to zdraźnam, bo wiesz co? Akurat chwilę przed tym, jak cię... To powiem. Zdetronizowali, akurat o tym gadaliśmy, ile Fen jest w stanie zdzierżyć. Prezes Afryka, nie? Fen że jest, trochę to się kurde kłóci, nie? Fen jest w stanie bardzo dużo zdzierżyć, bo to jest moja organizacja, kurde. No dobra, ale wizerunkowo, wiesz, jest promotor sportowy, kurczę, w garniturze, przełączasz kanał, ale ty czas, ty kurde, wiesz, To jest trochę za grubo, dlatego wiesz, najpierw miała być jedna fajna walka z Najmanem, potem miała być jeszcze druga z Boxdelem. Ale jak się za wypłatę zobaczyło? No, jak się zobaczyło wypłaty, to... Porównało z Fenem. Nie, no nie tak, to nie przesadzaj, Fen to jest moje oczko w głowie, to jest coś, dlaczego ja poświęciłem 10 lat pracy i też dzięki Fenowi ja jestem tu jako freak, gdzie jestem. Ja nie jestem żadnym influencerem ani youtuberem, popularność zdobyłem jako promotor i przez to, że... Druga największa gala profesjonalna w Polsce. Dokładnie, no, że krzewiłem przez tyle lat sport. Ja teraz już dojechaliśmy do dziewiątej walki i... Ale poczekaj, już teraz... walkę będziesz miał teraz? Tak, już następne... Ale bo tam jeszcze Mons Wachner walczył, nie? Tak. Z kim? Tego nie liczę. Z Wachem. Ty będziesz z Wachem walczył? Nie walczyłem. Już walczył. Gdzie? W boksie. No w boksie, zremisowałem. Z Wachem? Tak, no bo ręki. Jak z Buranem. Dobra, do tego przejdziemy. Poczekaj. Nie, czekajcie. Poczekaj, bo teraz tak, poza tym Wotorem z Najmanem, to jeszcze komuś wie... No pewnie, że tak. Mam rekord 4-4. Z kim ty wygrałeś? No wygrałem z Murańskim dwa razy, z Redem i z Najmanem. Nie, jak no to... Murańskim dwa razy? Robi wrażenie. Dwa razy. Dwa poczekaj. Razy. No. Jakoś te papiery chyba mówią. No że jakie papiery? Nie przesadzaj, chyba wszyscy wiedzą, jak było ostatnio, że wygrałem walkę. Dobra, to sam się o to prosisz. To czemu wycofałeś ten kurde protest? No żeby wspólnikom nie robić problemu z bukmacherem, no teraz. Ale bukmacher się zmienił. Wtedy o tym nie wiedzieliśmy, czekaliśmy na podpisanie do nowej umowy i nie chcieliśmy go drażyć. Bukmacher zarobił na tym gigantyczne pieniądze. No. I co, wywierali na was presję, żebyś wycofał sprzeciw, bo się zarobek nie zgadza? Nie chcę już aż tak otwarcie mówić przed kamerami. To ty powiedziałeś, więc... Ale... To wytniemy i tak. No wiadomo, że to... Powiedz nam w zaufaniu. Ale obawiam się, że jakby werdykt został zmieniony zgodnie ze stanem faktycznym, to mógłby być problem z nową umową. No a de facto finalnie i tak wybraliśmy lepszą ofertę, lepszego bukmachera. I to nie miało znaczenia, także z perspektywy czasu teraz żałuję, że taką decyzję podjęliśmy, bo jeszcze trzeba było dać bonus za wygraną, co też mnie chyba bardzo, bardzo boli. No i tyle. No a w czym to talbet jest? Poczekaj, dobra, no bo jeszcze teraz bym się przyczepił do pewnego słucha. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o kasę. Tak. No. To Paweł, kim ty k***wa jesteś w tym prezesem. Prime? W tym prime. Osobą, która wspiera federację. Reżyserem kinoakcji. Nie, bo ja wcześniej... Ale co to się będzie poczekać? Bo nie. Ale czemu się to przyznać? O co ja bym wcześniej, bo już o to samo pytałem Krasnusza, ja wcześniej nic nie ukrywam. Ja nie poruszałem tej kwestii, ale widziałem twój wywiad, w którym nie wiem, czy w ferworze kłótni z Tajculą, ja mam dwie federacje pod sobą, jedną sportową, jedną frikową. Posłuchaj, w frajmie jestem szarą eminencją. Bo na przykład Kasysz powiedział nikim. Kasysz to pi***ł po tych także dlatego ten. Chciałbym się, wiesz, jak już mówisz, że my byśmy problem z bukmacherem, z umową, no to ale cały czas mówisz my. Ja już tego nie ukrywam, że jestem powiązany biznesowo. Sprawiłem, no. Ja, znaczy, wiesz, mniejszym, wcześniej grałeś stopniu. Taką grę słów, bo wiem, że Tomek jak robił z tobą wywiad z Fight Sportu, ale to wiesz, było, była... jesteś prezesem, k***a, ale jesteś, k***a, żadnym tu nie jestem, nikim tu nie jestem, nie? Ja mu się p***ł, jakim jestem prezesem, k***a. Dlatego teraz mam ksywę prezes i teraz nie wiadomo, czego jestem prezesem, w wieku. Banku. Nie wiadomo, rebus, nie? Słuchaj, no kiedyś to wiadomo, że była kurwa zimna wojna z Fejmem i tak dalej, że ja jestem włodarzem Prime'u i tak dalej, no to kurwa, jak mnie atakowali, to musiałem się bronić, teraz tego nie ukrywam, jestem biznesowo w jakimś stopniu powiązany z Prime'em i tyle, nie? No, a jak dużym stopniu, bo tak samo Kasiusza chcieliśmy, już Wardęga się przyczepił chyba tam przy umowach, nie? Że to ty w Kasiusz chyba nie masz nic w prawie do powiedzenia, nie? I teraz to tak samo pytaliśmy. No to, ale to tak nie jest, że nie jest do powiedzenia, tak naprawdę to Kasiusz na dzień dzisiejszy najwięcej zarobił przy Prime'ie, czyli jak skoro najwięcej zarobił, to też ma coś do powiedzenia. To nie jest tak, że on nie ma tam nic do powiedzenia, bo to skłamałbym, nie? Każda gala może być ostatnią? No słuchaj, no w tym biznesie niestety tak jest. To
oprócz Fejmu to się tyczy każdej federacji, moim zdaniem. No Fejm już zrobił tych gal kilkanaście, mają już jakiś gruby kapitał, grube pieniądze zarobili, ale takie inne federacje jak my, czy też inna konkurencja, no to wiesz, no. Były gale takie, na przykład gale robiliśmy w Szczecinie, no to kurde, wtedy co Pobek bił się z Kasiuszem, no to kurde, rano się obudziłem, a bilans był minus parę milionów w plecy, no to no. Ciężko było z tego się podnieść. No. Na szczęście się wtedy podnieśliśmy, ale to była taka sytuacja dramatyczna. Słuchajcie, to jest biznes, tak, no. Biznes bardzo specyficzny, bo gala freak fightowa kosztuje gdzieś, nie wiem, około 5-6 milionów. Z tego ze sponsorów masz może 10% przy dobrych wiatrach, a cała reszta wszystko zależy od sprzedaży pay-per-view, a to się sprzedaje w dzień gali między godziną 18-21. Nie no, gala prime kosztuje godziny. 5 baniek. No, kosztuje. Tak? No, lekko. Wiesz, ile hotel dla Pawła kosztuje? Tak. Nie, no, ale lekko, no. Kurwa, no. Szampan, kurwa, kąpiel w kozim mleku. No. No, lekko i to teraz wcale nic nie mówię, na przykład gala Prime'u kosztuje lekko 5 milionów, no. Gala Fejmu, przykładowo... Na bukmacherze. Gala Fejmu, przykładowo, kosztuje dwa razy tyle, około 10 milionów. Przedajemy średnio około 100, nie? Wychodzicie trochę na plus. Ale wszystko dla Kasiusza idzie, lewa się dostaje. Nie, no słuchaj, no wychodzimy na plus, jest okej, no. Z ilu gali jesteś tak finansowo naprawdę zadowoleni? Nie, no ostatnio jest dobrze, no. Ostatnio w ogóle też jakościowo trochę do góry, ostatnie dwie gale, no. Spoko. W Toruniu tam nie do końca jesteśmy zadowoleni, tam było... Ale wcześniejsza była dobra, to był efekt Pandory, wcześniej też było spoko. Wiesz czemu? Zaznaczyłbym. No wiesz, wiadomo, bo tam wielki był dobre? Tam był, no. Tylko tak, gdzie ja walczyłem. Ja samo mówię Push Barber. Albo grub, albo widzisz, grubi robią robotę, nie? No, dlatego ja nie chudnę, nie? Prime podąża w dobrą stronę, ma swoich stałych fanów, stały elektorat. Wiadomo, że do Fejmu to a to nie ma w ogóle dużo sensu, nas trzeba dzieli. Zrobić coś innego. No, nie? Ale to mamy swoich wyjerwienych kibiców i dajemy radę i ten projekt się rozwija i będzie się rozwijał. No. Trochę brakuje często profesjonalizmu, właśnie kontrakty na ostatnią chwilę, zawodnicy przy stole siedzą. Ale to jest specyfika Prime'u. Wiesz, tak naprawdę to kurde kontrakty przed całą pierwszą konferencją było dogrywane. No Ciosto w szatni jeszcze podpisywał. No ale Ciosto podpisywał w szatni to tylko przez to, że wcześniej był z nim ciężki kontakt i a jest ta sprawa w sądzie, tak jak on gadał, że poszedł do sądu? Jest to na wokandzie już? No nie no, do sądu jak coś to my powinniśmy pójść. A on gadał, że przecież pójdzie do sądu. On nie może pójść do sądu, bo tu mamy roszczenie do niego, bo on to złamał kontrakt idąc do Cloudu, także on nie mógłby pójść do sądu, bo nie o co, Federacja Prime mogłaby go podać do sądu. Znowu cię żeś nakłamał. No nie, no nie nakłamał się. Chyba fobia jak ten z antyfaktów o Muranie, nie? Chyba nie było jeszcze odcinku, w którym byś nie wspominał o Ciosie, nie? No, moja wina jest szybka na afisz. Ale no. Generalnie tam jest Federacja Prime rozmawia i może to się jakoś polubownie skończy ze strony, jakoś tam dojdą do porozumienia. No słuchaj, jak trochę będziecie mieli lepsze stawki, to może do was przyjdę kiedyś jako prowadzący, bo Jówko ostatnio wypierdolony z płaczem. U nas stawki wcale nie są złe. To wiesz, nikim nie rozmawiałeś jeszcze o stawkach, to nie wiesz jakie są. No, no wiem, ale nie będę mówił tu przed kamerami. To ciebie może podpytamy, znaczy to ale... jak jest z tym cichym? No. Jest czy nie? Czy to cichy temat? Nie, ale czemu miałby być wyjeżdżony? Cichy dalej jest w zespole i tyle, i robi robota, że zespół, że tak powiem, zmieniają się czasami role. Teraz do zespołu dołączył Michał Rogoziński, no i też próbujemy, jak Michał się sprawdzi. A Cichy dalej jest w grupie, w zespole, tylko robi różne rzeczy. No, raz prowadzi konfę, raz prowadzi jakiś program, raz nie prowadzi. Czemu Rogoziński? To chciał go Muran i to na live. Byłem w szancie. No powiedz, a może wiesz czemu Rogozińskiego z Sejmu wywalili? Michała? No. A Michał był w Sejmie kiedyś? W Fejmie. A, z Fejmu. Wiesz co, nie wiem czy go wywalili, to trzeba pytać jego. No wiesz, każda współpraca ma swój początek i koniec. No jak nie jesteś współwłaścicielem federacji, no to nie podpisujesz kontraktu dożywotniego. No. Ja będę jestem szarą eminencją. A na kontrakcie zawodników jesteś podpisany? Nie, no bo nie jestem w KRS-ie ani nic, no to po co, dlaczego miałbym się czyli podpisywać? Czyli po prostu zawodników, nie właśnie, nie. Ja tego nie powiedziałem. To ja też chyba nie miałem nigdy żadnej umowy, nie? Ale ty to nie miałeś umowy tylko dlatego, bo my sobie ufamy, bo się ty podatki nie płacisz. Ale to czekaj, to. Bo słuchaj, ja jestem człowiekiem starej daty, dla mnie słowo jest droższe od pieniędzy i kurwa dlatego ci zaufałem i robiłem z tobą pewne rzeczy bez umowy, no bo po prostu wiedziałem, że mnie nie oszukasz, no i tyle. To nie znaczy, że z każdym by tak... Ale my teraz wyjdziesz, z kim dogadywałem umowy, bo zawsze starałem się to przemilczeć. No, ale ja tego nie ukrywam, że ja dogadywałem z tobą umowę, ja dogadywałem, kurde, no. Ja dogaduję wiele umów, prawda? Panie Patryku, to skoro rozliczyłeś się pan z podatków? Oczywiście. No, to miałem nadzieję. Jeszcze będę miał kilka, bo dzisiaj taki myk zrobiłem, że rzuciłem na Twitter, że będziesz u nas i zapytałem, poprosiłem o jakieś pytania dla ciebie, ale to zaraz telefon znajdę. Jeszcze cię chciałem zapytać,
No patrz, skoro ostatnio twoje walki nie poszły jakoś super widowiskowo, to nie jest... Nie, no walka z Moranem uważam, że nie była zła, oprócz tego skandalicznego... Znaczy, ja uważam, że powinieneś go r***ać. Bez werdyktu. Ja też tak uważam. Albo mam zakrzywiony obraz ciebie, ale nie, no, wielki chłop... Ale nie, to się zgadza, po prostu mi ostatnio troszeczkę za bardzo mało już, wiesz, ileś tych walk stoczyłem i już chyba mi takie tym wszystkim influencerom się pier... w głowach myślą, że są sportowcami, to mi chyba też już się odbywało, że jestem jakimś tam sportowcem i ja zacząłem za dużo myśleć, kurwa, kalkulować, rozkładać sobie się. Teraz właśnie nic, nie? Teraz nic? A jakby... Całą drogę narzekał na to, kurde, więc... A jak w przygotowaniach jesteś? No jestem w przygotowaniach teraz i nie biorę nic, nie? A z kim teraz, się teraz bijesz? Z Tapczanem. A no z tym, trochę reanimujecie go od chłopaka po tamtej aferce, no spoko. Jaki aferce? Ale zawsze wiesz, no to nie jest ten... Znaczy, zawsze bierzecie odpady takie. To nie jest... Nie no, nie gadaj, że Tapczan jest taki podkładny. Nie, to nie. Tapczan, pańczula. Tapczan to jest gość, co swego czasu to był absolutną topką. Tak, nie no, żartujesz. Jak był w Xayo Industry i tak dalej, no i także wiesz. To, że go wyjechali później. To no trochę, to... że teraz to nie jest ten sam Japczan, co tam z rok czy półtora temu. Ale dalej geny, wiesz, to jest dalej osoba, co do prawie przyciągnie nowego widza i tak dalej. Może tak. Nie w takim zakresie, co kiedyś, ale dalej ma tam swoją... Bo jak ja, wiesz... tam się pomału odradza na kiku. Ja jako gość wysoce inteligentny, Patryk potwierdzi, nie? I widzę dużo. Pierwsze gale na przykład moim zdaniem były średnie, bo wy mieliście jakby skończoną pulę zawodników, albo na przykład, dla przykładu, no nie wiem, walczył Rataj i Maluba. Oj, mają ten sam target. Tak, to było nie, bez sensu. No, to bez sensu. Branie Rataja i Maluby na jedną galę to jest bez sensu, dlatego już teraz takich błędów nie ma. No, było dzwonić do mnie, jak ja bym był tam menadżerem jakimś, wy byście tak zarabiali. Tak. Autoreklama. Widzę, ten psychotrop musi być częściej na łączach, bo masz dużą wiedzę i może być tutaj... Poczekaj, to jest mój psychotrop. Gruby za już kurwa działkę. Ale ty nie płacisz. Ty mi nie płacisz. Poczekaj, ja będę umowę kurczę negocjował, nie? Czy kobieta cię mocno bije? Mocniej k***a niż cios na pewno. Czyli bije? No co ty zwariowałeś? A ciebie bije? No nie, ale ty powiedziałeś, nie? Ja powiedziałem, on zadał pytania, co ja robię odpowiadam. Ale ten, bo tak, z tego co tam sobie poczytałem, jest to mistrz z duńskiej Woli i ona była ring girl. To trochę... Jest cały czas. No właśnie, no to i gorzej, to nie jest trochę nieprofesjonalne? Bo tak jakby z pracownicą, prezes z pracownicą się spotyka? To jest kryzys wieku średniego, nie? Ale czemu? No wiesz, no tak jakby wykładowca z uczennicą. No nie. Jest fetysz? Ale jak? Ja już nie jestem prezesem Fenu, to już nie jestem. Ale w Prime jest, nie bardzo. Ale byłeś! Ale w Prime nie jest ringer. No tak, no to można. Z innej uczelni to można. Mnie z Fenu, no to tak. Ja, to nie jestem jej pracodawcą, co? To nie podpada pod mobil? Weź spadaj, grubasiek, bo zaraz ja ci zacznę to kupać. Tak. Chcesz porozmawiać o wierceniu kolan, Patryk? Wiertarka, właśnie, panu? Daj już spokój z partnerkami, które były ringer, nie? Bo zaraz ja ci zacznę, a mam coś na ciebie. To co, pijemy już po wakacjach rodzinnych, nie? Bierzemy brody? O dobra, pytanie no, od... Lepiej nie, bo kurwa program zdejmą kurwa z YouTube'a. Bo nie wiem, czego będziesz prezesem wtedy, nie? Wszystkiego. Cały czas. Na Twitterze Arek Tańcula pytanie godzinę temu do ciebie zadał. Nie, to talerzy kurwa tam wiesz. On czy masz pieluchomajtki na sobie? Słuchaj, problem Arka jest taki, że on cały czas strasznie dużo napierdala ten talerzyka i cały czas siedzi na tym Twitterze, także ja nawet tego nie czytam, kurwa, z tygodnia coś mu tam odpiszę, żeby się odpierdolić, ale tak na bieżąco to nawet nie jestem, kurwa. Dobra, to pytanie następne. A skąd w ogóle się urodził ten wasz konflikt? Bo ja to... Bo wiesz, Arek na sobie Twittera założył, zaczął mi tam obliżać, no to nie, stąd, no bo wiesz... Stąd jest konflikt, ale czekaj, ja go przywitam... Z tym Kasiuszem okej, okay, i ja nagle się już gdzieś tam pojawię i ja, wiesz, ja nie mam czasu aż tak tego śledzić, znaczy, ale... konflikt się narodził wcześniej taki delikatny, zaczął... że ja nie mam duszy wojownika, że przed pierwszą walką z Morańskim, że Morański na pewno mnie wpierdolił i tak no. dalej. Tam gadał jakieś kocopoły i to był taki konflikt, wiesz. To ma chyba jakiś taki syndrom sztokholmski z tym Muranem, bo ostatnio tak samo jak się kłóci z Szalonym, to już też tam kurde się uśmiecha w stronę Jacka, nie? On ma wiele syndromów, kurde. Generalnie jest za dużo napierdala hardkorowych drogów, mu się popierdolił. Ale mówisz, że to będzie twój najcięższy przeciwnik. Kto, Tańcula? No. No tak, no to nawet, wiesz, nawet ja teraz nie wiesz, jestem... Wiesz, co mówię, Tańcula? No na pewno ta walka się wydarzy, tylko ja się muszę odkryć. No teraz nie jestem w takim momencie, żeby wiadomo, że Tańcula jest to dla mnie jakieś wyzwanie i tak dalej. Teraz nie będę pierdolił, co z nim nie zrobię i tak dalej. W miarę siedzę cicho, teraz muszę być grzeczny, w miarę, bo ostatnio nic nie pokazałem. Ale liczę, że się odkuję i wtedy,
przyjdzie czas na areczkę, aczkolwiek plan mam taki, że walczy teraz w prime, czyli w moim domu, ja go tam przywitam chlebem i solą. Także nie będzie miał łatwo. Jest podpisany na więcej niż jedną walkę? Słucham? Jest podpisany na więcej niż jedną walkę? No, no na walkę teraz w boksie i rewanż z Kasiuszem do końca roku górowki w K1. Ale to nie jest fajnie podpisane? Może by tej soli nie wciągnął. Nie. Tam masz skończony kontrakt, on był do przeszedł. Nie, no to jest na zasadzie wypożyczenia, nie przeszedł. To jest wypożyczenie, no ale on postawił taki warunek, bo nie chciał się bić za cholerę z Kasiuszem tylko w boksie. I w ostatniej chwili ja wpadłem na pomysł, żeby zaproponować Arkowi, że rewanż będzie w K1 i finalnie się zgodził. Także mogę go lubić, bardziej lubić, ale za to, że się zgodził, na to, że to jest szacunek dla niego, bo wiadomo, zgodził że... się na podwójny zarobek, a jeszcze w trzeci no jest tak, tylko... prezes w gratisie, trylogia będzie. Ciężko się kurwa nie zgodzić. Ale to wiesz, no, w Kasiuszu będzie tak, wpi***ł na konferencjach, w gruby kurwa, zrytą głowę będzie miał jak kurwa, będzie tam leżał i kwiczał, a potem jeszcze kurwa kasę się przyjedzie po nim, no w boksie umówmy się, to będzie kurwa. Deklasacja, deklasacja, także wiesz, no, zgodził się na sol. No, może nawet się skończyć nokautem, nie? Nie, bo nokautem chyba nie. 4 rundy, nie, nokautu nie będzie, bo kasa nie ma takiego ciosu nokautującego. Spokojnie, chociaż na czwartą rundę... zechnie w czwartej rundzie. Na czwartą rundę, wiesz, ja biłem i z Arkiem, i z Kasiem, i wydaje mi się, że jest potencjał na spanie w czwartej rundzie, nie? No może to... nie takie kompletne odłączenie, ale... No Murana uwalił chyba. Ale przed czasem... Kto uwalił Murana? Kasiusz. Murana nie bił się. Nie, chyba z młodym Muranem się bił i tam knockdown był przecież. A, z młodym Muranem, tak, może młodym, tak, tak, więc tak. Więc wydaje, jest tam potencjał na to, on już takie... Wiesz, zależy na ile Kasia go poważnie potraktuje, chociaż wczoraj gadałem, dzisiaj w ogóle się umówili, nie jesteśmy na sparring, na ile go potraktuje poważnie i na ile się przygotuje, bo Bóg zaraz lekceważył. W komentarzach po naszym odcinku jest dużo, wali, że w Sopocie jest cały czas widziany, nie? I w piątek, i w sobotę, więc nie wiem, czy to jest... Ale on w Sopocie może być widziany, on nie pije już... Nie, to jest bzdura, on nie pije już półtorej roku chyba, kurwa. Ale to prawda, bo na tych wszystkich aferkach to zawsze piwko zero, nie? Dobra. Może to a ty jest byłeś gra... w pokoju 222 słynnym? Nie. No, ale... tam na bramce stał w tym pokoju. Ja słyszałem, że gruby było fragmentem w pokoju 222. Bo zaraz zabiją, co ja przyprowadzałem do pokoju, nie? Ja. Dobra, pytanie z Twittera. Od Ubakany Bully. Czemu nie przetłumaczył ludziom z zarządu Prime, że kamerzysta to bardzo zły pomysł? No jak widać, to nie był dobry pomysł, no bo teraz jest afera w Gorzowie i kamerzysta... No wystawili warunek, że hali nie... przez Maja Staśko podpierdolała i Maja te... ma to do siebie, ale to też ja bym sprostował to, co trochę źle wybrzmiało na ostatnim odcinku, bo Kasiusza też pytaliśmy. Jest ten oddźwięk, że zła decyzja, tam się nam zarzuca, że dwóch karanych... się trzeciego karanego pyta, czemu jest we frikach, nie? Więc... Ale my jesteśmy zresocjalizowani. No wiadomo, wszyscy. Zresocjalizowani, ale przy mnie to jest tylko pytanie, bo mi jest obojętne, czy kamerzysta jest, czy nie jest. Tak naprawdę to ani nie jest moja karta, ani mój problem, więc... Zatem to, że my mamy jakąś tam ani przeszłość... Ani nie kupię Fair Preview! Tak, Stream World. Słuchaj, to, że my mamy przeszłość, to nie znaczy, że nie możemy o takich sprawach gadać. Tym bardziej chyba możemy. Więc tym bardziej ja go nie wykluczam, tylko... Rzuci kamienia. No. Daj kamienia. Ale to jest słabe, no bo dobra, tak jak gadał Kasiusz, odsiedział czy uniewinniony został. No więc to, no. Jakby bzdura totalna, bo też wiesz, co taki człowiek po takim incydencie ma robić w życiu? To co już, nie wiem, albo na krzesło elektryczne, albo do kupania rowów? No właśnie, no, trzeba też umożliwić takim ludziom wejście w społeczeństwo, tak? Jeżeli teraz będzie zachował się w porządku, no to czemu nie dać chłopakowi szansy? No to jest słabe strasznie takie, no ale... To może następna walka z Mają Staśko? Rekord byś podbudował? Nie, no kobiety ja nie wiem. A czy to takie... A dobra, to wiem. Słuchaj, a pytanie od pan Bulwa z Twittera. Co zrobić, aby mieć tak zajebistą koordynację ruchową? Trzeba się z nią urodzić. Tak, to jest wrodzony talent. Nie, no bo ty grałeś w rugby. Rugby, twardy męski sport. Ale co, to szybko biegałeś? Nie, no byłem kurwa. Na kiedy pozycji w ogóle grałeś? W drugiej linii młyna. I tak nie wiem, co to jest, ale to... No masz młyn i jatek, to ci w ataku są szybcy, bo nie są fizyczni bardziej i tak dalej, no. Jakimś... Słuchaj, no mam taką koordynację, mam z taką... Tyłka pierwszej linii i na tyłek do trzeciej. Się urodziłem i muszę z tym żyć, bo ja też zajebiłem na tenisa, zajebiłem jeszcze na nartach i tyle. Wszystko wygląda w jakiś swój sposób dziwnie z uwagi na moją koordynację. No. Znaczy, umówmy się, bo tam śmiech śmiechamy, ale no, ty nic nie musisz już w życiu. Jakby możesz, wiesz, realizujesz się i tyle, koordynację mam jaką mam, ale... Prawie, może to ostatnia,
dwóch walkach. Tak, cios, to cios do dzisiaj kuleje. Znaczy ja, wiesz, ja się prywatnie nie ukrywam, bo dla mnie jest odważne to, co robisz. Zobaczysz moją. Te walki, walki z cieniem, ale zawsze jakby cię trochę bronię, że to jest też twój atut, bo w tej całej koślawości tej sztuki bokserskiej, czy sztuki walki, jest też swój atut, bo nie dość, że jesteś toporny, co nigdy nie wiadomo, gdzie ten kurwa łokieć będzie, że można się nadziać. Tym bardziej, że się tam gdzieś robiliśmy jakieś tarcze, czy się wymienialiśmy i czasami uciążliwe, że normalnie nawet próbujesz coś pokazać, a ty wbijasz przed ramię w miejsce, w którym kurwa nie ma prawa go być. Nie, no to ma, więc, ma to swoje plusy. Więc to ma w skuteczności plusy, ale kurwa, no ja się... Była zaraz mnie, mnie będzie zaraz nie? przygotowywał, to zobaczcie. Ja jestem jakimś zawodowcem, kurwa, jestem z Afryki, ja się znaczy, tym bawię, kurwa. I zarabia jasne, pieniądze, to jest, tylko, to jest moja pasja. Jak byłeś prezesem, kurczę, wiesz, no to tak mi się to gryzło, nie? Że promotor sportu walki trochę no, to wyglądało. W nowoczesnych czasach. Pierwotnie wyglądało to prześmiewczo, jakbyś to robił celowo, trochę szydząc ze sportu, nie? Kurde, no mówię ci moje odczucie, nie? Wiesz, nie mówić tego kurde, złośliwie, tylko szczerze, nie? Nie, ja zawsze wiedziałem, że chodzi o hajs po prostu i nie mam z tym w ogóle problemu. No, no w sensie... prosto, że tak. No, kurde, ja we frykach widzę pieniądze, dlatego to robię. No kurde, wszyscy a do tego sprawia mi to przyjemność. To. Ciężko, żeby ja jestem byłem sportowcem, byłem rugbystą, zawsze lubiłem się napi***ać i robię to, co lubię, jeszcze mi za to płacą, no i tyle. Kamil i Kwanty z Twittera. Czy będzie więcej raperów w Prime? No tak, jak będą jacyś ciekawi, dostępni, to jak najbardziej. Myślę, że ten Kaczor to ostatnio dobrą robotę zrobił, nie? Dobrą, temat drażliwy troszkę, no. Moim zdaniem. I on dostał w lampę od tej tak, kapeli? Tak. Śmiesznie się to ogląda, aczkolwiek śmiejemy się z człowieka, który, jakiego nazwa wskazuje, bo ma sobie popalone styki, no już jest mocno zniszczony na nie? No mi w ogóle jego postać w internecie się nie podoba, nie? Bo samo to, cała idea rapu jest formą promocji, kurde, jakiegoś i tego, czego ja nie lubię w tym bieżącym, paraulicznym świecie, nie? Już widziałem, nawet nie przesłuchałem faktycznie tych wywiadów, może mój błąd, ale jak ja widzę, że on ma doświadczenie w bójkach chuligańskich, czy tam kurwa coś i on jest następny ulicznik, co dostał w lampę od kapeli na konferencji, no to mnie to kurde... Tylko widzisz, te lepiej, każdy mają tolerancję. Kapela podejrzewa, że więcej lat wali niż Kaczor. Tak. I trochę lepiej się wypowiada. No Kaczor śmiesznie się ogląda, na pewno ma przyszłość we frikach. Nie, tak, no ma. Jest to jakaś wyrazista tam tak, postać. Tak, jest to charyzma, no, tylko tak. Że ta charyzma wynika no właśnie z... No, że popalone styki. Czego ja akurat właśnie nie za bardzo toleruję, nie? No ale ja rozumiem, że każdy ma ta była tylko po kablach daje, mówi, że nic. Dostać metadą, czy jak to się rozumiem. No była w ogóle jest abstynentem. No, tak, tak, tak. No już od roku, kurczę. Od roku jest abstynentem. Tak. Od roku jestem piwoszem. Freak fighty. A rok dopiero ile jest? Jest mamy marzec? Ale to jest roku, nie od początku. Ale ty nawet jak trenujesz to codziennie te browary spijasz? Bo ostatnio tak mi gadałeś, miałeś o to spytać. Przed walką praktycznie piję codziennie, nie? Browara? No, albo dwa, no. A tu widać. Rysiu pyta, dlaczego zaczął walić to, gdy wcześniej tego nie robił? Widać było na ostatniej konfie i nie tylko, że jest pobudzony zbyt mocno się wciągnął w influencerkę. A kto, ja? No. Nie no, że... Przeciw ja! Przeciw mnie, odstawiłem! Ostatni akurat nie byłem! On nie mówił teraz... tylko od razu. Nie, nie, nie. No. To mówię, nie? Nigdy ale poczekaj, to jeszcze wtrącę taką anegdotę. Bo ja za mało lata dużo jechałem, nie? I naprawdę dużo, nie? Jak rzuciłem, to jak przyszedłem do domu, to matka się na mnie patrzy, ty, a co taki pobudzony po chacie latasz, nie? Dopiero jak przestałem jechać, to wzięła mnie za... Co ty gadasz? To słuchaj, ostatnie z Twittera zadamy. Spytaj, czy dalej będzie bronił tej Dubiela. No bo tutaj płynnie przejdziemy na temat ostatnich wczorajszych wydarzeń, no nie? To ty, Pawle, mów, ja ci doleję wody. Spoko, no wczorajszy tak jestem, kurde, że tak powiem na bieżąco, ale nie do końca, bo słyszałem, że nie widziałem tego filmiku, nawet z Patrykiem o tym gadaliśmy, że Dubiel z Bogdanem jakiś film szykowali na Wardęgę, ale ten film gdzieś wypłynął i to Wardęga pierwszy go opublikował razem z swoim komentarzem, tak? Dobrze mówię? Tak, tak, tak. Fragmenty, tak. Tylko fragmenty swoje opublikował i generalnie od razu wam rzucę taki temat, że paradoksalnie film miał pogrążyć Wardęgę i Konopa, a pogrążył Dubiela i Bogdala moim zdaniem bardziej. Jeszcze bardziej. No i Konopa, nie? No i Konopa tak naprawdę też, no. Jedynie z tej dwójki no, Konopa uderza, w jakimś celu Wardęga wydobył ten film i w jakimś celu w swojej wersji go pierwszy opublikował, bo chciał się obronić. Nie, chyba nie chciał publikować tego filmu. Znaczy, nie ma ja nie oglądałem, nie oglądałem z narracją Wardęgi, tylko z Nitra.
I nie uważam, żeby tam celowało to w Wardęgę, nie? Znaczy oni chcieli, ale tam nic nie ma na Wardęgę. No. Totalnie nic. No nie rozumiem. Bo jest próba takiej narzucenia narracji, mocno to wygląda jak właśnie w TVP, nie? Że, cało się miało że pokażemy i dorzucimy narrację. Była, wiesz, dla pieniędzy, dla zasięgu. No. Moja obrona Dubiela sprowadzała się do tego, tylko nie chodziło o to, żeby stricte bronić Dubiela jako jego, tylko kurde, skoro miał wszystko wybaczone, Boxer, który był... Nie, oj, teraz już tak, nie będzie miał tak chyba. Tak samo zamieszany jak Dubiel, to mi chodziło o to, żeby wszyscy byli traktowani równo, skoro Dubiel, Bogdan został przywracony z powrotem, wrócił do fejmu, z powrotem jest freakiem, no to dlaczego miałoby być inaczej z Dubielem? I to, tego typu była narracja, żeby wszystkich traktować równo, a nie, że są równi. Ale no nie, Pawle, jak wszystkich równo, nie każdy miał równe przewinienia w tej sprawie. No takie bardzo zbliżone, tyle ten, że był gówniarzem i miał kontakt bezpośrednio ze Steel, nie? A Boxer sobie tylko tam wypisywał z tymi. Bo wiecie, co tam jest, bo ty oglądałeś, ty nie oglądałeś, tam jest taka rozmowa Steel i Dubiela, która moim zdaniem jest sfabrykowana, bo tam ona jest za bardzo wybrająca Dubiela, bo podczas tej rozmowy tam Dubiel dzwoni do Steel i mówi, no ty nie wiedziałeś, no jak mogłeś mi nie powiedzieć, stary, one miały 14 lat, wiesz, i płacze. I to mega sztucznie brzmi. Do tego, dlaczego Dubiel, a i tłumaczenie było, dlaczego Dubiel tej rozmowy od razu nie pokazał. No bo to by było mataczenie w sprawie. No to jakby on tą rozmowę pokazał od razu, nie byłoby pomówień, oskarżeń, nie musiałby odchodzić z neta, nie pokazałaby żadna rodzina. A jak nagrywał debilne filmy z tłumaczeniami, to nie było mataczenie w sprawie? Jakby ten argument w ogóle jest mega kulawy. Ja wiem, ale ja tylko opierałem się na tym, że skoro było prowadzone postępowanie w tej sprawie, działały służby i skoro służby nie postawiły zarzutów ani Boxerowi, ani Dubielowi i skoro Dubiel został z powrotem przywrócony do życia publicznego jako influencer, to uważam, że taka sama sprawiedliwość powinna być dla Dubiela. Tak, ja ogólnie uważam, że... Znaczy w ich przypadku to też chyba nie otarło się już o bezpośrednio kodeks karny, co taki moralny, nie? Na zasadzie wiedział, nie powiedział, nie? Że coś tam wielce zatajał. No tak, kodeks moralny, ale skoro ktoś nie ma postawionych zarzutów, no to nie można no tego jasne, jako ja, no można ja, moralnie go skrytykować. Jak nie chciałbym tu znowu być źle odebrany, bo ja ani nie oczerniam, ani nie bronię, nie? Raczej jestem biernym widzem i nie dotyczy mnie to, więc nie wyrabiam sobie zdania, nie? Co na pewno znajdzie się komentarz, że gdyby dotykało twoją rodzinę. Nawiązując do tego, co mówisz, to mówisz, że po wczorajach, teraz po tych nowych informacjach, że Boxer będzie pogrążony. Tak, bo wiesz o co chodzi? Bo Boxer przez ostatnie tygodnie, miesiące był jechany za to, że trzyma z Wardęgą i on mówi, ja mu wybaczyłem, my jesteśmy już przyjaciółmi, już stary Boxer nie wróci, a się okazało, że ciągle knuł, że on ten robił film razem z Nitro. I się okazało, że przed całą Polską przysięgał, zarzekał się, że jest przyjacielem Wardęgi, że wybaczył, że już stary Boxer nigdy nie wróci, a tak naprawdę trzymał Wardęgę tylko po to przy sobie, żeby wyciągnąć informację o nim. A za plecami robił ten film razem. Mi się to w ogóle nie podobało, jak mi ktoś coś takiego zrobił, żeby mnie posądził o coś, czego nie zrobiłem. Zrobił całą taką akcję na mnie, jak Wardęga zrobił. Ja nigdy w życiu mu ręki nie podał. On siedział koło niego normalnie i ten udało, że nic się nie stało. Także tutaj za to też krytykowałem Boxdala, że to mi się bardzo nie podobało. Ja krytykowałem jednego i drugiego, ale mało też kto kupował właśnie tą ich zgodę, bo ludzie mówili, coś tu nie gra, nie? Coś tu musi być na rzeczy. No i się okazało, że Boxdal jednak knął na Wardęgę dalej, a Wardęga o wszystkim wiedział. Tylko sprawdzał Boxdela. No to daje tylko do zrozumienia, że straszne kurde w tym świecie, dzieci nie przychodzą. No tak, albo po prostu jest ciągnięcie teatrzyku, który się klika, nie? No tak, więc zasięgu, równie dobrze mogą się lubić, nie lubić, wiesz, godzić, nie godzić. Kurde, no nawet my teraz o tym rozmawiamy, nie? No. Więc a są różne biznesowe kłótnie i zgody, bo tu teraz nawiążę do waszych konfliktów między High League'iem, Fame'em i Prime'em, że kurczę, tam miesiąc w miesiąc były inne pakty, inne miłości i nienawiści, nie? No tak, to jest biznesie. No, no więc właśnie, przed chwilą mówisz, żebyś kurczę nie wybaczył takiego świństwa, a... Czeka, ale nie porównuj rzeczy takich biznesowych jak federacja, jakieś relacje koleżeńskie, bo oni no. Jednak ze sobą też razem mieszkali i tak dalej, no kurde. Kurde, mógłbym wbić szpilkę, ale tego nie zrobię. Nie, no zaraz musisz. Nie. Posłuchaj. Nie porównuj jakichś nawet sytuacji biznesowych z tego, jak ktoś z ciebie robi, którym nie, no jasne, nie jesteś. No kurwa, masz. Czy ty, znając mnie tyle lat i teraz, ja nagle daję materiały, wrzucam, próbuję cię oszczędzić, zrobić z ciebie to kurwa po mieleniu tego przez dwa miesiące, potem byś usiadł, byś ze mną normalnie rozmawiał? Byś mówił, nie Pawełku, nic się nie stało. Nie, najprawdopodobniej byś nie umiał siedzieć. Nie, no byś mówił tak, sorry Pawełku, sobie nic takiego mi nie zrobiłeś, że chciałeś za mnie zrobić wiesz, ty nie wiedziałeś, ale ja muszę i się uduszę.
parę lat też byś się otarł o to, nie? Bo twoja kobieta też bardzo młodziutka. Parę lat w drugą stronę. Nie przesadzajmy, moją kobietę poznałem, jak ma 21 lat. Nie, no nie mówię, że żartuję, ale wiesz, ale różnica wieku dwukrotna, no nie? Chyba nawet więcej. No, prawie trzykrotna, nie? Nie, to jest około 10-krotna. Ale no to wiesz, tak jak... Ty, no ale, ale co, to na moim miejscu wolałbyś być z kobietą w swoim wieku? No chyba proste. Na twoim miejscu nie, ale aktualnie jeszcze lubię starsze jeszcze, nie? No, no wie, to mam się z wiekiem ci się zmieni. No, z wiekiem się zmieni. Po 50 ciężko znaleźć starszą, nie? Tak. No. Nie, no, fakt, no. No. Bo wy macie oboje zęby z Turcji. On dał 20 koła, ze wszystkim, a ty ile? Ja mam z Bułgarii. A ile twoje kosztowały? Nie wiem, czy lepsze, czy gorsze. No, moje niedużo, z 50. 50? No to a twoje 20, to ty masz jakieś... No, był w Turcji. Nie, ja no ja się nauczyłem, kurczę, negocjować. Nie? A, ty byś z wiertarką pojechał, panie. Oszukał kogoś. Ja się śliznąłem na tym, na koneksjach na Luny. Ze swoim sprzętem do porowania pojechał. No właśnie zauważyłem dziś, że jakieś ząbki masz bierz. Wybiłem zęby na sparingach i jeszcze, jak się biłem z lupą, to miałem już wybitą jedynkę wiszącą na korzeniu, jednym, ruszała mi się. I... Ja po dyskotekach sobie powybijałem, także też musiałem. Ale jeszcze jak skończyłem walkę z lupą, bałem się wyciągnąć ochraniacz, bo nie wiedziałem, czy nie wyciągnę z jedynką. I podjeżdża do mnie kamera tak pod bordę i mikrofon, żebym gadał. Ja próbuję to wyciągnąć szczękę, tak? Kurwa. No ale... Jeszcze dwa ale tematy. Się udało, nie? Dwa tematy. Ty mam, co no. Wypisałem. Dlaczego Gochał was nie walczyła? Nie stać was było na Gochę? No bo młody Magikal jest, ze starym Magikalem, znaczy stary, z Danielem negocjacje były. Pewnie by walczyła, ale tak było, że wiesz, po tej aferze z ciosem, potem kurde, co z walki z Magikalem, tam też potem poszła jakaś spina z młodym Magikalem i... I tam Szuba trochę namącił. Wiesz co, już nie wiem dokładnie kto, ale coś tam się pojawiło. No teraz Magikal jest u nas jakoś chyba na wypożyczeniu i to na dwie walki. Magikal młody, tak? Tak, no. A co później się przyszło i zobaczymy. Przecież nikt nie powiedział, że Gocha będzie dożywotnio walczyć w klanie. No nie, i dużo chyba nie zostało. No, na razie tej dużo nie dostało do końca odsiadki. Ta, o właśnie, a przyjdzie kiedy do wychodzi? Gocha wychodzi za jakieś 20 dni, tak myślę. Nie, no. Bliżej 30. Jak 3 dni nie, 42 dni było, jak ją zawinęli, no. 44 dni. A już po gali minęło z 20 nie, dni. Było 20 coś musiało być więcej, bo chyba później coś Magikal wrzucał i było dalej 40 chyba. Co? Nie, tam jest teraz 27 czy 6. Tam wiesz, mogą jakieś godziny dodatkowe. Ja wiem, bo przyjdzie. Gosieńko, czekamy na ciebie, ja jestem fanem Gochy. Gosia wymienia się z tobą miejscem. Tak, Gosia tu przyjdzie. Prosto, Gosia jest prosto z bramy przyjeżdża, nie? Gosia w końcu moja rówieśniczka. No. A co? No to, a dobrze, to jednak widzisz, dobrze się trzymasz. Widzisz, jak można się prowadzić. No. Ale to goście zęby byś musiał też ten zrobić. Ale coś liftingowali goście ostatnio, nie? Ale zęby chyba nie robili. Czy no, ale to wszystko kwestia czasu, nie? Buła ma dobre układy w Turcji. Tak, no, za ceny. Ja to dalej na lalony kontakt. Buła, zdarzował kurwa dentystę, to ma tam za free dla wszystkich znajomych, nie? Na kod Buła 80% zniżki. Jak 80%? 100! Dobra, Paweł. I na końcu to, co gadaliśmy już przed kamerami, Masa kontra Muran. Co ty o tym sądzisz? O ja matku, zestawienie, kurde, nie? Ja ogólnie, wiesz, nie mogę nie mieć obiektywny, bo ja nie cierpię Murańskiego, bo dla mnie to jest zwykły Co lubisz, rozumiem. Nie, no może... Masa nie, no zaczynam najpierw od jednego, no. Masa to wiadomo, że to upadek, zasad, wartości, wszystko, bo albo ktoś jest gangsterem, się decyduje i świadomy swoich czynów, jak przychodzi co do czego, to po prostu bierze to na klato, i siedzi cicho, i siedzi, a nie, że bazuje na tym, że wszystkich wokół sprzedaje. No ale tam były jeszcze zwroty akcji, nie? Bo po tym, że był gangsterem, nawrócił się, to później znowu się nawrócił, nie? Nie, słuchajcie, on się nie nawrócił, został koronny po to, żeby uniknąć więzienia, a potem znowu zrobił swoje wałki i tak dalej, no także tam tych nie... nawróceń było kilka, bardzo, no i teraz w tym zapowiedzi też jest znowu... A daj powiedzieć Pawłowi, tylko... No właśnie, co się wpierdzi? Ja tu jestem gościem, a nie... Gadał, a dzisiaj się rozgadał, kurwa, za wszystkie odcinki. No. Nie wiesz, że klimaty kryminogenne... Tak, to mi się odpala. Z Kasiuszy nie jego. Sprawę mam! No wiadomo, w końcu jesteśmy z jednego miasta, nie? Tu weźmy. Ale Maja jest turbo hipokrytką, bo się przypi***ła do frików, a sama poszła dla siana walczyć do High League'u, i mega szkodliwa osoba, mega szkodliwa. No mega szkodliwa jeszcze dla federacji.
Kurwa, która też ma nie najlepszy PR. Zobacz, i tak zobacz, bierz przykład z Marianki. Miła, ładna i zobacz. Znaczy wydaje mi się, że bierze, bo jakby zabieg jest ten bardzo podobny, nie? Że, bo już to samo pytałem Kasiusza, czy nie myśli, że Marianna przez próbę zablokowania Gali wjechała na kartę? Czy to nie jest ten sam zabieg? No wiem, no możliwe to. A ona powiedziała, że odrzuciła waszą ofertę. Kaczysz mówił, że ofert nie było. Była jakaś oferta kiedykolwiek? Pierwszy słyszę, nie było żadnej. Więc może to taki jest, wiesz, nie ma groźba. Może gdyby była dobra oferta, to by się wycofało. A, weź się ją, ona musi zobaczyć. Ona musi od środka zobaczyć kamerę. Oferta była za mała, dać lepszą, to wycofam sprzeciw. Kij z nią, mam wrażenie, do zestawienia. No, ja nie lubię Murańskiego, bo to zwykły i tyle. Będzie coś o zasadach, a sam teraz buduje osobę, która nie powinna być budowana. Jeszcze pierdoli jakieś kocopoły, że Masa przy nim nie zarobi, bo on wymógł, że jeśli go znokautuje w pierwszej rundzie, to Masa nie dostanie pieniędzy. Po pierwsze to go nie znokautuje, a po drugie to po co tak pierdoli? No robi to dla pieniędzy i tyle. Nikt się nie wybiela, także nikt nie w twoich zasadach, Bóg, honor, ojczyzna i tak dalej. No, a wiecie, co mi się rzuciło? Coś takiego, że zobaczcie, Murański bardzo walczył w mediach z pomówieniami o jakąś tam niby... że on nigdy żadnych nie był, a teraz to z siebie robi? Reakcja na Masę, o ty ruro, jakby... Znaczy, tam jest w ogóle dużo zwrotów akcji, bo Tańcule też chował do złotego worka, nie? Tu tak. Długa, tam, on Torcidę chyba powołał się, ale taki boli. Jemu się już popierdolił całkowicie. On nie wie, czy on jest dobry, czy nie wie, czy on jest czy on jest patriotą, czy on jest biznesmenem, czy jest aktorem, czy fighterem. Jedno jest pewne, że na pewno jest psychopatą, nie? No to jest przekonany. Znaczy jest socjopatą, wydaje mi się. I no, tak ale jak, to... samo, jak można... Kurde, dość brutalnie powiem, wyeksploatował syna. O, zobacz, to dzwoni, pewnie się dobiło. Odbierz, na kamerze. Co to? Kamerzysta dzwoni. No dawaj, kurde. No nie, Jezus. Powiedz, Łukasz, jesteś na wizji. Pewnie internet włączył się, dowiedział, że... Dawaj, kurde. Że w Gorzowie go nie chcą. Uświadomić widzów, że coś tam znaczysz w tym prime, nie? No, ale tak omówię, no Murański bardzo się gubił. Mówisz, że ten szarą eminencją. Murański bardzo się gubił w tej swojej logice, bo teraz znowu wielkiego... No, on jest całkowicie odklejony, pierdwierz, ale moim zdaniem to przegieł ostatnio, bo jakieś insynuowanie, już nieważne czy to prawda czy nie, ale kurwa, nawet insynuowanie, że on na konferencję w News czy coś, no to kurwa, są już kurwa jakieś granice, kurwa, tak Free Fight jak są mocno przesadzone, jest dużo tam przemocy, chamstwa, ale insynuowanie coś takiego, że mało się ostro na konferencji, no to sorry. Bo to no już, i to jest to... To jest przekroczenie wszelkich granic. To co mówię, to jest wykorzystywanie osób trzecich, tak jak wyeksploatował syna, tak, on nie jest... Żona jest gęgusem, nie? Tak. Wiesz, a rzuciła tam, się na mnie przecież na konfie. Mniej więcej do tego pije, nie? Że znowu wykorzystuje osobę, nad którą ma jakby takie mentalne panowanie, a wydaje mi się, że ta pani już jest dość mocno niestabilna. Niestabilna bardzo, no. Znaczy on więc jest ogólnie może odklejone. To się naprawdę, wiesz, bo chyba też masz broń sportową, że to nie jest problem wyrobić, nie? Wystarczy, że była tam 3 razy na strzelnicy, może faktycznie mieć pozwolenie. Przy takim obrocie spraw, jak był z młodym Murańskim, to naprawdę może się stać. Nie, to już nie są żarty, nie? A Murański jest odklejony, on o to chodzi, jego problem jest największy, to co on gada w te bzdury, to on w to wierzy, kurwa. Tak samo jak jest, kurwa, ode mnie dostał tak w pierdol w tej walce, że łeb miał jak sklep, kurwa. Był tak zamroczony po walce, że nawet puchar zostawił, tylko dlatego, tylko w wyniku, kurwa, błędu sędziowskiego, gdzie byli młodzi sędziowie, gdzie doświadczeni. Ten werdykt poszedł. Nie byli najtańsi, tylko byli najgorsi. No. Ale najgorsze jest to, że wiesz, on tu wierzy, że on naprawdę tą walkę wygrał. On wierzy w to, co mówi, że jego ciosy atomowe na mój brzuch już mi zabrały tlen, że nie miałem tlenu. On naprawdę w to wierzy, tak jest całą resztą. On też to wierzy, kurwa, nie? To wszystko. Ciekawe, on wierzy, że ma atomowy cios, kurwa, wierzy, że Najmana znokautował. No, Najman się tam przewrócił, bo prawdopodobnie nie miał już prądu, a jak już się przewrócił, to złapał się za oko, zobaczył, że coś mu się stało, no i już, no, Najman to Najman, no. Już nie chciał walczyć, ale to nie jest tak, że to nie był cios taki, że kogokolwiek zdeportować. Ciekawe, jak długo knuli tą walkę, nie? No bo widzisz, już na tej konferencji z Najmanem, na tym panelu, czy tam roście, czy jak to tam się nazywa, wszyscy zarzucali, że to Masa ma przyjść do cloud, nie? Że ten telefon, srotatata, nie? Tak, tak. A to już wtedy już robili podwalinę pod ten... pod walkę i tu usprawiedliwiłbym to zabranie mikrofonu Murańskiemu, bo jak już ten program wykorzystał do promocji walki z Masą, to nie uwierzę, że nie próbował drzeć mordę o świadku koronnym. Czytałem teorię, że w ogóle oni dospły tą galerową walkę. Masa z Murańskim w ogóle. Nie, są... to tak nie jest. Nie? Tak nie. A, czyli ty coś czyli wiesz. Jak jest. Jak jest.
Nie znam szczegółów, no wiem tylko tyle, co tam się uda gdzieś dowiedzieć. Krążą pogłoski, że to masa jest jednak, stoi za tą federacją. No, tak. Nie wiem, na ile w tym prawdy. Na pewno Murański nie macza w tym palce jako organizator. To jest gość, który by nie poszedł na żadne ryzyko. On patrzył na forsę, żeby mieć forsę swoją zabezpieczoną i na pewno... Mógłby kogoś na pewno wcisnąć, no, z rodziny na słupa, nie? No dobra, sprawa. Więc, no ale no dobra. Murański wiesz, kocha jedno, kocha pieniądze. To będzie zestawienie, jedna walka, cała gala. Gala studyjna, gala w Obiekcie. Nawet gala tylko studyjna, bo nawet status świadka koroną Dalima nie pozwoliłby mu nikt na to świadkowi walczyć w jakimś miejscu wskazanym i tak dalej, żeby wszyscy to wiedzieli publicznie, bo no. Mogłoby to się źle skończyć. Także to będzie gala studyjna i na pewno miejsce. No dobra, a jak z wizerunkiem? Bo no wizerunek będzie, ta federacja będzie miała mega... Pamiętajmy, jak nie mówię wizerunek federacji, tylko jako świadek koronny ma zabezpieczony swój wizerunek, przecież dlatego musi się wypowiadać w kominiarce. No to będzie walczył w kominiarce albo w jakiejś masce, czy coś, to jest akurat do ogarnięcia, nie? No dobra, ale... Ale w ogóle to jest chore. A co w słuchaj, przypadku... Fardę, bo ci na kamerze wypomnę. A co w przypadku, jeżeli spadnie kominiarka? Co muszą wyłączyć, jak już będzie ściągana kominiarka? Jak, wiesz, jakie mogą być reperkusje z tego? Nie wiem, aż tak mocno no, Paweł nie był w tym nie siedzę, no. Na szczęście nigdy nie byłem no świadkiem. No nie, no bo to jest interesujące, nie? Bo na przykład, wiesz, jakie są z tego faktycznie konsekwencje, bo jeżeli na przykład Muran by odjebał mu numer, taki... w którym nie biłby się, tylko podszedł na gali, złapał za kominiarkę, zdjął. Pewnie to mają ustalone, żeby tak nie zrobić. Myślę, no dobra, że po 25 ale... latach już to też to nie jest taki... grzejący świadek korony, tak? On jest, jest medialny, grzejący, ale wiadomo, jest... że już większość jego wrogów albo siedzi, albo nie żyje. Albo z nim nawet pewnie współpracuje. No, z tego ale co wiem, to on już normalnie w Łodzi gdzieś tam mieszka, jest też... widywany na mieście, to już nie jest taka osoba anonimowa, jak okay, to był taki grzejący koronny, to nikt by na coś takiego w ogóle nie pozwolił, żeby on... Znaczy w dzisiejszych czasach to mi się wydaje, że to nie ma wielkiego znaczenia. Wydaje mi się, że to jest raczej, chodzi o taki wątek, trochę naplucia służbą w twarz, bo z tego co wiem, to były już zakusy, żeby Masa wystąpił we frikach, tylko otarło się o ten zakaz publikacji wizerunku. I że jednak służby to przyblokowały, nie? I no teraz tak obchodzenie... powinno być, no nie róbmy sobie jaj, no to jest kurde, jednak kurde dopuszczenie do walki takiego gościa, to jest zrobienie sobie publicznie jaj ze statusu świadka koronnego. No to jest świadek koronny, czyli osoba anonimowa, chowana, gdzieś żyjąca w ukryciu, z nową tożsamością. Dlatego nagle wychodzi do show biznesu. No już samo jest... pisanie książek, no ale trudno. A pamiętajcie, gdzie poszedł pierwszy lik, że Masa ma swoją federację? Tutaj to pierwsze. Wiadomo, wielki błęd psychotrop, unik zawsze w pierwsze newsy, kurwa. Tak, pierwsze liki. I teraz wiesz, samo, bo tak samo było z książką Masy, nie? Że te wszystkie problemne mordy, wiesz, ci najtwarci wyznawcy ulicy, którzy są najgłośniej wyszczekani, kurwa, każdy kupił książkę, czyli niejako składa się kurwa na wypłatę świadka koronnego, nie? Więc podobnie będzie tutaj, gdzie wydaje mi się, że faktycznie dużo osób może wykupić, jeżeli by doszło w ogóle do tej gali, wykupić pay-per-views, nawet z nadzieją, że zobaczy jego gębę, nie? A myślę, że nie grzeje ta walka w ogóle. No w kit, kurwa, to nie zapomnij, że Masa ma 60 lat, nie? No, ale 62 to, chyba to jest 60-tka pełno gemu. No nie, no kurde. Dobra, ale kończąc, słuchajcie. Kiedy jest prime? 13 kwietnia. Konferencja kiedy? Tu zareklamuj. Zapraszam na konferencję. Konferencja będzie 13, 12, 11, 19, 8 kwietnia. To już poniedziałek. Będzie. Na pewno będzie. No, czyli... I tam Areczku Tańculo przywitamy cię chlebem i solą. Talerzyku jeden, kurwa. Mówię, za te twitterowe mózgi, nie? Co innego jak sól by wolał, wiesz? No ja wiem. No, kolumbijska, tego... kiedyś była w dopalarze. Ale tego nie dostanie, ale myślę, że Arek przyjedzie zaopatrzony, że on się z tym nie rozstaje, nie? Z tym dobrodziejstwem. No, a mówię, a jak będziecie chcieli profesjonalnego prowadzącego, to tam się wymienimy. Wrócimy do rozmowy. Tu menadżer, nie? Jakby... Tak, tutaj widziałem, że mu odstawiasz. Kurde. No, dobra, to co? Wszystko, nie? Tak, bo mamy dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że było miło na pewno. Słuchajcie, to źle się zaczynało, ale nie było tak źle. Nie mogą być tylko łatwe i cukierkowe. Musi być pikanty, no o to chodzi w tym świecie. Trochę wiesz. Szukamy prawdziwości, nie? Tak jest. A i właśnie, pod opisem tego filmu będzie link do kanału, bo zakładamy już kanał Podwójne Dno. Bo tutaj na próbę wrzucaliśmy te odcinki. Okazał się wielkim sukcesem. Więc zostawcie suba. Na nowym kanale, bo tam już będą kolejne odcinki publikowane. No i co? No i tyle. Dzięki. Niała.